Witam z Iławy. Nazywam się Remigiusz. Moja oferta to samochody z Niemiec. Prowadzę jednoosobową firmę Auto 27 i zapraszam na prezentację na żywo Audi A3 Sedan generacji 8V. Film ten będzie składał się z kolejnych etapów, w których przedstawię Państwu bliżej ten egzemplarz. Warto zostać ze mną, wspólnie dokonamy wirtualnych oględzin. Usiądź wygodnie i przekonaj się, że to Audi ma wiele do zaoferowania. Za minutkę wracam. Prezentowane Audi pochodzi z 2014 roku. Posiadało w Niemczech jednego właściciela, który nie rozdrabniał się, konfigurując auto. Pakiet doposażenia jest niespotykanie bogaty, a cofając się w czasie do momentu odbioru auta z salonu, robił wrażenie także sumą pieniędzy. Myślę, że ta konfiguracja robi wrażenie i dziś, bo ten egzemplarz posiada dosłownie wszystko, co umiejscawia go w klasie premium i winduje walory użytkowe w codziennej eksploatacji. Audi 8V Sedan to innowacyjny i ciągle przyciągający uwagę model. Czas leci, ale dla Audi zdaje się on pozostawać w miejscu. Inżynierowie i projektanci tej prestiżowej marki wiedzą, jak budować auta i jak pokazywać innym, którędy prowadzi droga do zdobycia sobie tak dobrej opinii. Bo to przecież Audi jest wyznacznikiem jakości i ponadczasowej linii nadwozia, połączonej z pełnym bezpieczeństwem i najnowszą technologią. Audi zwyczajnie wie, jak osiągać przewagę dzięki technice. Oferta tego egzemplarza to piękny i zadbany lakier. Piękny, bo to brylantowa czerwień, czyli coś, co w Audi zawsze świadczyło o nietuzinkowej wersji. Lakier lśni. Zewnętrzna strona nie zdradza swojego wieku, bo nie ma uchybień. Do zalet dołączam nowoczesne światła w technologii Full LED. Wyglądają zjawiskowo, ale przede wszystkim inteligentnie dbają o bezpieczeństwo. Najlepsza widoczność w każdych warunkach i to w pełni automatycznie. Tylne światła także LED. Widzimy zimowe alufelgi z oponami Dunlop, ale są także alufelgi letnie. Oba komplety w bardzo dobrym stanie. Ramy szyb otoczone chromem. Jednak większość zalet ukryta jest pod maską i we wnętrzu. Pod maską 2 litry TDI Common Rail 150 koni. Ale tu z systemem Drive Select dla zmiany charakterystyki jazdy i odczuć za kierownicą. We wnętrzu piękna tapicerka, czarna podsufitka, oświetlenie ambiente. A kiedy już uruchomimy silnik i zajmiemy miejsce za kierownicą, będziemy mieli pod ręką wszystkie możliwe systemy aktywnej asysty kierowcy. Radar, kamerę cofania, multimedia z doskonałym dźwiękiem. Każdy kilometr będzie przyjemnością i zapewni poczucie posiadania auta napędzającego miłość do motoryzacji. A dzisiejsze mrozy nie są problemem. Audi ma ogrzewanie postojowe Webasto z pilotem. Za pomocą jednego klawisza przygotujesz to wnętrze do otulenia przyjemnym ciepłem i zapachem dostępnym tylko w Audi.
zajrzyjmy teraz pod maskę. Ona otwiera się za pomocą teleskopu, a pod nią oczywiście serce tego samochodu, czyli silnik, który już wielokrotnie omawiałem w moich prezentacjach. Jestem fanem tego silnika ogólnie, więc może jestem zbyt pozytywnie do tego samochodu, do tego silnika nastawiony, ale on naprawdę sprawia mi ogromną radość, kiedy użytkuję właśnie samochód z tym silnikiem, bo jego parametry są bardzo dobre, proszę Państwa. No bo ten samochód ma niskoemisyjny silnik 2.0 TDI o mocy 150 koni mechanicznych, ma 320 Nm momentu obrotowego i to ten moment dostępny jest już od 1750 obrotów. I to, drodzy Państwo, właśnie wpływa na te dobre parametry, czyli prędkość maksymalna ponad 220 km na godzinę, czy niespełna 8 sekund do 100 km na godzinę. Tutaj mamy bezproblemową skrzynię 6-stopniową manualną, która nie będzie po prostu generowała żadnych nadmiernych kosztów eksploatacji. Atutem tego motoru jest oczywiście też ekonomia, niskie spalanie, bo średnio około 5 litrów na 100 km można zejść nawet poniżej 4, jeżeli ktoś umie jeździć bardzo ekonomicznie, ale można też wskoczyć na pułap 6,5 litra, jeżeli ktoś twardo naciska pedał gazu. Dynamika tego silnika, harmonia pracy, cichość tej pracy, no jest to moim zdaniem top of the top, jeżeli chodzi o silniki diesla, dlatego jest tak szeroko stosowany, czy to w Seatach, Skodach, Volkswagenach, czy to właśnie w Audi, więc w A3 on na pewno się sprawdzi i naprawdę dzięki temu silnikowi będziecie mieli wrażenie, że ten samochód ma wręcz taką charakterystykę sportową, a jeżeli dołożymy do tego tutaj ten drive select, czyli możliwość zmiany jeszcze parametrów na sport jednym przyciskiem, no to gwarantuję Wam, że wrażenia będą naprawdę pozytywne. Na jednym zbiorniku 50 litrach paliwa, które możemy wlać do Audi, możemy zrobić nawet ponad 1400 km. Jeżeli chodzi o ten silnik, tu w tym egzemplarzu on pracuje równo, cicho, nie ma wycieków, nie ma zapoceń, wszystkie osłony, plastiki są oczywiście na swoim miejscu, tu nic nie było kombinowane, więc no, po otwarciu maski na pewno nie będziecie tutaj niczym zawiedzeni, bo widać od razu kompletność i dbałość o ten samochód także. I jeżeli mówimy o tym właśnie elemencie. Dobrze, teraz uruchomimy Audi. Kluczyki gdzieś sobie muszą tutaj leżeć. System Keyless Go, czyli automatycznie się auto otwiera po podejściu, automatycznie zamyka po odejściu od auta, a odpalamy Audi za pomocą przycisku Start Stop, więc Audi jest już w tej chwili odpalone i ja Państwu też pokażę, że pogasły wszystkie kontrolki, nie ma oczywiście żadnych usterek od strony elektroniki, również to jest ważna informacja. No i zajmijmy się sprzęgłem, bo to Was też interesuje, jeżeli chodzi o silnik diesla. Pracuje mięciutko, znam się na tych silnikach, więc powiem, że tutaj naprawdę pracuje bardzo dobrze to sprzęgło, zresztą też na żadnym etapie wyciskania tego pedału nie ma żadnych niepokojących dźwięków, więc o stan koła dwumasowego też nie musicie się martwić. Dobrze, teraz zajrzyjmy pod maskę i posłuchajmy pracy silnika. Sami możecie być właśnie świadkami tego, że to, o czym mówię, jest prawdą. Silnik pracuje równiutko, cicho, harmonijnie, tak mięsiście, bardzo ładnie, jak to powinno właśnie pracować 2.0 TDI. A po zamknięciu maski, no to już słyszymy tylko taki delikatny szmer silnika diesla. Dla mnie to jest naprawdę przyjemny dźwięk. Ja jestem zwolennikiem silników diesla, więc troszkę może zbyt pozytywnie to wszystko oceniam, ale naprawdę praca tego silnika jest w porządku i to będziecie zresztą mogli też zauważyć u mnie w Iławie na miejscu.
Audi jest kompletnie przygotowane do rejestracji, kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PCC3 2%. Jedyny koszt dla kupującego to 256 zł w Wydziale Komunikacji za tablice rejestracyjne. Wraz z samochodem oczywiście komplet oryginalnych kluczyków, pilot do Webasto, raporty TIF, Dekra, certyfikat samochodu, instrukcje wszelkie, etui oraz książka serwisowa, dzięki której możemy dowiedzieć się, że ostatni przegląd tego samochodu był wykonany na 150 tysięcy, czyli 8 tysięcy kilometrów temu. W całokształcie ten samochód po prostu nie wymaga na tą chwilę żadnych napraw, żadnych wymian, żadnych przeglądów. Jest przygotowany do Waszej eksploatacji, a dzięki temu, że to jest oferta kompletna, dwa komplety alufelg, no to naprawdę nie musicie niczym się martwić. Macie samochód gotowy do jazdy na każdy sezon. Zajrzyjmy do bagażnika. Otwiera się za pomocą uchwytu, który ukryty jest pod logo. Tutaj także mamy kamerę cofania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED. Bagażnik w Audi to 425 litrów pojemności, ale mamy do dyspozycji dzieloną kanapę, którą możemy oczywiście złożyć, powiększając jednocześnie przestrzeń. Bagażnik jest regularny i ustawny. Pod pokrywą znajdziemy oczywiście koło dojazdowe wraz z zestawem narzędziowym. Jeżeli chodzi o uszkodzenia powierzchni bagażnika, to nie ma śladów zniszczeń ani przewożenia przedmiotów, które mogłyby naruszyć powierzchnię, zarówno jeżeli chodzi o elementy plastikowe, tapicerowane czy u góry zderzaka. Zajrzyjmy teraz do wnętrza Audi, zaczniemy od tylnej części. Przede wszystkim na co zwracacie uwagę oglądając samochód, no a na to jak on jest utrzymany, jak wygląda tapicerka, czy nie ma żadnych zniszczeń. No i to Audi na pewno zaspokoi Wasze wszelkie oczekiwania, bo tutaj naprawdę utrzymane jest ono poprawnie. Nie ma właściwie żadnych śladów eksploatacji, no i absolutnie żadnych przetarć, żadnych zniszczeń. Do dyspozycji mamy trzy regulowane zagłówki z tyłu. Jest czarna podsufitówka z oświetleniem LED-owym, są nadmuchy dla pasażerów z tyłu i kieszenie w tylnych fotelach. Jakość tego samochodu to właśnie ta piękna brązowa skórzana tapicerka. W środku mamy gruby materiał, uchwyty ISOFIX, więc każdy po wejściu do tego auta zauważy, że ma do czynienia z wersją premium, wersją prestiżową. Znajdujemy się we wnętrzu, ja zasiadłem z tyłu oczywiście i chcę Państwu opowiedzieć o tym, ile tutaj jest miejsca. Ja mam ponad 1,86 m wzrostu, ponad 110 kg wagi, więc nie ma czym się chwalić, nie jestem małą osobą, no ale chodzi tutaj właśnie o tą przestrzeń, żeby Państwu określić, jak ja tutaj się czuję. I powiem szczerze, że no nie jest tutaj dla mnie najlepiej, więc Audi z tyłu oferuje fajną przestrzeń, wygodną kanapę, no ale jeżeli ktoś jest większy, tak jak ja, to na pewno delikatnie może narzekać tutaj na brak miejsca. Zależy po prostu, do czego chcecie ten samochód i jak chcecie go użytkować i czy chcecie z tyłu przewozić większe osoby. Jeżeli tak, no to zdecydowanie to auto nie jest dla Was. Ale teraz przejdźmy do zalet samochodu. No to widzimy tutaj deskę rozdzielczą. Audi wyznaczało i wyznacza trendy, jeżeli chodzi o budowę, o ergonomię, o jakość wykonania. Tego tutaj naprawdę nie trzeba reklamować. Wszystkie systemy aktywnej asysty mamy pod ręką, klimatronik, nawigację. Wszystko ukryte jest także w tym wygodnym systemie MMI, dzięki temu, że mamy tam pokrętło i funkcyjne przyciski, sterowanie tym samochodem jest niezwykle proste i komfortowe, co znacznie też wpływa na poprawę jakości użytkowania codziennego tego samochodu. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj zniszczenia w tym egzemplarzu, jeżeli chodzi o deskę, no nie ma tu żadnych wytarć, przetarć. Wygląda to wszystko świeżo i atrakcyjnie, a dzięki temu, że jest to tak bogata wersja, no to naprawdę to wszystko przykuwa uwagę i wręcz zachęca do podróży.
przejdźmy teraz jeszcze oczywiście do przedniej części Audi, więc tutaj sytuacja jest analogiczna, jeżeli chodzi o stan, no to widzimy, że nie ma żadnych przetarć na progach, również na tych elementach plastikowych z przodu, z tyłu widać tutaj no, pielęgnowanie tego samochodu przez właściciela i to, że dbał on o jego wnętrze. W ogóle to wnętrze jest czyste, bez plam. Ja chcę tutaj zwrócić szczególną uwagę na tą skórę na fotelach. Nie ma naprawdę żadnych śladów zniszczeń, uszkodzeń. To jest dla Was bardzo, bardzo ważne, bo to tapicerka i wnętrze samochodu będzie Waszym najczęstszym udziałem w tym samochodzie, więc chcecie, żeby tutaj było czysto i pachnąco i myślę, że jeżeli chodzi o ten aspekt, to ten egzemplarz Was niczym naprawdę negatywnym zdecydowanie nie zaskoczy. Szybciutko jeszcze od strony kierowcy zajrzymy. No oczywiście nie trzeba tutaj mówić znowu, że wszystko jest utrzymane ładnie, bo to po prostu widać. Próg czy ten plastik, dywaniki, oczywiście ode mnie gumowe, pod spodem oryginalne welury. No i zobaczcie Państwo, jak wygląda fotel kierowcy. Tu są takie najbardziej newralgiczne miejsca, które się wycierają. No a w tym egzemplarzu nic takiego nie uświadczycie. Kierownica, manszeta, lewarek. Naprawdę zachęcam Państwa do tego, żebyście mogli uczestniczyć właśnie w oglądaniu tylko tak zadbanych samochodów. Ja jestem dumny, że mogę taki egzemplarz właśnie prezentować. Widzieliśmy wcześniej doskonały stan amortyzatorów, zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale dzięki temu, że wykonałem badanie na stacji diagnostycznej, chcę Państwu też pokazać od razu podwozie Audi. Ważnym elementem, jak dla mnie zawsze, jest rura wydechowa. Tutaj oczywiście czyściutka, zobaczcie Państwo, nie ma żadnych osadów, nie jest też skorodowany ten tłumik czy wydech. Wszystko tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zresztą diagnosta też nie miał żadnych uwag co do stanu podwozia tego Audi. Samochód bezwypadkowy, wszystkie osłony oczywiście są na swoim miejscu, tutaj niczego nie brakuje. Jeżeli chodzi o silnik, to nie ma on również zapoceń ani wycieków, jeżeli byśmy patrzyli od spodu. Zawieszenie przednie bez najmniejszych luzów, wszystkie gumy, osłony czy przegubów, czy elementy zawieszenia są poprawnie utrzymane i nie wykazują zużycia. Także wszystkie te elementy, te badanie jeszcze będziemy mogli razem sobie tutaj potwierdzić na stacji diagnostycznej. Kiedy przyjedziecie do Iławy, to będziemy mogli wjechać ponownie na stację, żeby wszystkie te pozytywne informacje razem jeszcze zweryfikować. Tutaj od razu Państwu też pokażę radar antykolizyjny, który właśnie ukryty jest w zderzaku, w tej atrapie, więc ten element to jest właśnie to, co nas chroni przed niebezpiecznymi sytuacjami.
Na kompletność oferty wpływają również dwa komplety Alufelg. Tutaj mamy zestaw zimowy z oponami Dunlop Winter Sport, bieżnik jeszcze około 70%. Alufelgi nigdzie nie są powycierane, poniszczone, każda alufelga jest tutaj ładna. Jeżeli chodzi o tarcze i klocki, nie mają jeszcze tarcze rantu, klocki są grube, na pewno nie wymaga tutaj ten samochód żadnych wymian na tą chwilę. I jeszcze zobaczmy, jak wyglądają opony letnie. Tutaj mamy koła letnie z oponami Continental, ładny bardzo wzór Alufelg, no zaśnieżone troszeczkę, ale też nie są zniszczone, porysowane, i opony dwie mają 70% bieżnika, a dwie około 50% bieżnika, więc na pewno jeszcze na sezon 2 spokojnie wystarczy. Wirtualna prezentacja nie może odbyć się bez jazdy próbnej poza miasto i jakiegoś mojego stwierdzenia na temat tego konkretnego egzemplarza. I na myśl tutaj, jadąc tym Audi, przychodzi mi tylko jeden cytat z filmu Kogel Mogel, kiedy pani Wolańska mówi do swojego męża: Marian, tu jest jakby luksusowo. I to jest właśnie doskonałe określenie tego samochodu. To jest Audi A3, czyli w zasadzie samochód kompaktowy. Ale ta wersja, no i tutaj czujemy się po prostu, no, prestiżowo. Nie ma co ukrywać. Mamy skórzaną tapicerkę, czarną podsufitkę, mamy powiększony ekran multimedialny, mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa, asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, mamy również ostrzeżenie przed martwym punktem w lusterkach, jest ogrzewanie Webasto, no, jest doskonałe nagłośnienie z subwooferem, doskonały dźwięk, wygodnie się tutaj jedzie, z przodu już jest zupełnie inaczej niż z tyłu, z przodu każdy odnajdzie wygodną pozycję, czy to większy, czy mniejszy, i będzie czuł się dosłownie tak, jak powinien czuć się kierowca w prawdziwym Audi, czyli powinien czuć, że jedzie samochodem poziom wyższym, i tak też jest właśnie w tym egzemplarzu. Oczywiście plusem tego samochodu jest to, jakie ma wyposażenie, no na przykład też te LED-owe inteligentne światła, które dopalają odpowiednie segmenty diode LED dla naszej najlepszej widoczności. Ten radar, po prostu tutaj wszystko świadczy o tym, że to jest zwyczajnie bezpieczny samochód. Ale co ważne, ten samochód jest także dynamiczny, a dzięki temu, że mamy do dyspozycji wybór, jakim profilem chcemy jechać, czy dynamicznie, czy komfortowo, czy sportowo, naprawdę każdy będzie tutaj mógł odnaleźć swoje poczucie dobrej jazdy. Co ważne, to Audi wyposażone jest właśnie w silnik 2.0 TDI, który to silnik nam będzie gwarantował doskonałą dynamikę i naprawdę mocne przyspieszenie. Ten samochód nie boi się wyprzedzania i już właśnie od tych 1750 obrotów, kiedy zaczniemy wciskać gaz, nawet kiedy będziemy robić to delikatnie, to auto będzie nam natychmiast, drodzy Państwo, przyspieszało bez żadnej zbędnej zwłoki. To jest niesamowite przy tym silniku. Ale co jest także bardzo ważne, to podczas pokonywania autostrady, jadąc szybko tym samochodem, we wnętrzu jest oczywiście cicho, nic nie zaburza naszego spokoju, naszego komfortu. Mamy z przodu kolumny MacPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy i doskonale zestrojone podwozie, które gwarantuje nam układ kierowniczy, który pracuje precyzyjnie, ale także gwarantuje nam tłumienie nierówności, czy to wzdłużnych, czy poprzecznych. Audi po prostu nie boi się żadnej drogi i pokonuje kilometry z wielką gracją i
z wielką radością dla tego, który może prowadzić ten samochód. Pasażerowie tutaj także będą czuli się dobrze. Oczywiście, tak jak mówiłem, z tyłu nie ma miejsca dla dwumetrowców, ale z przodu możemy wtedy takiego dwumetrowego naszego pasażera posadzić i na pewno wszystko będzie w porządku. Czyli Audi będzie łączyło szereg zalet. I myślę, że zalety tego egzemplarza odkryjecie bardzo szybko, a już nawet pierwsza jazda próbna tym samochodem będzie dobrym doświadczeniem dla Was, bo samochód czuć, że nie jest zniszczony, nie jest wyeksploatowany, że był odpowiednio użytkowany, użytkowany oczywiście w doskonałych niemieckich warunkach eksploatacji. A to, drodzy Państwo, jeszcze się różni od tych polskich warunków, więc samochody z Niemiec nie dość, że wykonane są z lepszych materiałów, nie dość, że po prostu są tak bardziej dobrze wypielęgnowane przez serwis, no to jeszcze po prostu ten przebieg, który mamy w samochodzie z Niemiec, możemy sobie dzielić przez 4, bo stopień wyeksploatowania samochodów niemieckich jest zdecydowanie niższy niż porównywalnych samochodów z Polski. I to, proszę Państwa, powoli się zaczyna zmieniać, ale jeszcze nie możemy mówić o równości pomiędzy tymi dwoma użytkowaniami samochodów. Jeżeli szukają Państwo Audi, które będzie Wam dawało naprawdę przyjemność z jazdy, które ma wszystkie systemy bezpieczeństwa, ja może zaprezentuję jeszcze tylko szybko aktywny tempomat. Jak to tutaj działa? Więc włączymy sobie aktywny tempomat i ustalamy od poprzedzającego pojazdu odległość, ustalamy sobie prędkość. Przykładowo ustalmy sobie 100 km na godzinę, włączmy też asystenta pasa ruchu. Dzięki temu asystentowi samochód będzie nam sam skręcał na liniach, będzie jakby prowadził się autonomicznie. Proszę zobaczyć, drodzy Państwo, teraz dojeżdżamy do tira i ten tir jedzie zdecydowanie wolniej niż my sobie zaprogramowaliśmy, więc system nam automatycznie będzie utrzymywał odległość od tego samochodu. A kiedy byśmy jechali na autostradzie i mielibyśmy lewy pas wolny, to przyspieszymy do tych 100 km na godzinę, które zaprogramowaliśmy, a potem, jeżeli coś znowu pojawi się przed nami jadące wolniej, no to samochód automatycznie nam wyhamuje. Widzimy też właśnie, jak pracuje ten asystent pasa ruchu. On nam tutaj prowadzi jakby ten samochód po to, że my nie musimy wręcz dotykać kierownicy. Zobaczcie Państwo, on sam mi tutaj skręca na tych liniach. I to jest naprawdę, to sprawia, że jazda autostradą tym samochodem będzie przyjemna, bo będziemy mogli jechać szybko, dynamicznie, ekonomicznie, bo spalać będziemy około 5 litrów na 100 km, ale też będziemy mogli w tym czasie czerpać radość z jazdy i słuchać ulubionej muzyki z odpowiednim natężeniem przy idealnie wyregulowanej temperaturze i nastawach systemu Drive Select, tak jak my lubimy. To są naprawdę ważne, drodzy Państwo, aspekty, które właśnie wpływają na codzienną radość z jazdy. Przejdźmy jeszcze szybciutko do omówienia niektórych funkcji wyposażenia. Tutaj mamy podłokietnik regulowany z wejściem Media In dla podłączenia ewentualnych zewnętrznych źródeł muzyki lub innych multimedii. Mamy elektryczny hamulec ręczny z funkcją Auto Hold zapobiegającą cofaniu się pojazdu na wzniesieniu i tutaj zgrupowane przyciski i pokrętło systemu MMI do obsługi systemu multimedialnego. Więc po lewej stronie mamy bezpośredni dostęp do nawigacji, do telefonu, po prawej do radia i do media. Mamy też menu, ja to za chwilkę jeszcze wszystko pokażę. Tutaj włącznik silnika start-stop, bo samochód ma system keyless go, czyli bezkluczykowy system, kluczyki gdzieś tylko sobie mogą leżeć i wtedy możemy zarówno podchodząc do samochodu, on się otwiera, odchodząc zamyka i odpalamy go za pomocą przycisku. Tu pokrętło do głośności, lewarek skrzyni biegów, oczywiście 6-stopniowa manualna skrzynia, uchwyty na kubki z podświetleniem LED-owym. Powyżej mamy panel klimatyzacji automatycznej, ale możemy ręcznie sobie sterować kierunkiem nadmuchu, siłą nadmuchu, bądź korzystać z trybu w pełni automatycznego. Dla obu stref różna ta temperatura może być ustawiona. Podgrzewane fotele w trzech siłach mocy dla kierowcy, dla pasażera i powyżej znajdziemy przyciski i tak po lewej stronie system Drive Select, czyli tutaj właśnie sobie przestawiamy, w jakim trybie auto ma w danym momencie nam jeździć, jak ma ten układ kierowniczy, jak silnik ma być wysterowany.
Dalej mamy wyłącznik systemu start-stop. Jeżeli nie lubimy, aby auto gasło nam na światłach, to po prostu możemy ten system wyłączyć. Czujniki parkowania, światła awaryjne, wyłącznik systemów kontroli trakcji i także możemy sobie multimedialny ekran schować, jeżeli nie chcemy, aby nam się on tutaj wyświetlał różne nam tutaj informacje. Więc przejdźmy teraz do tego systemu multimedialnego bezpośrednio, więc tutaj będę teraz obsługiwał tym pokrętłem i przyciskami i jesteśmy w tej chwili w nawigacji. Możemy sobie wejść tutaj do menu tej nawigacji również, ale co ważne, ustawienia trasy są bardzo proste, bo jednym przyciskiem sobie wybieramy pod menu i tutaj wybieramy adres, cele specjalne, bądź nasze już wcześniej ustawione adresy. Mamy tutaj szereg map całej Europy, one są wbudowane w ten system, zaktualizowane, więc naprawdę ta nawigacja działa płynnie i prowadzi do celu doskonale. Dobrze, wejdźmy sobie do telefonu, bo mamy za pomocą połączenia Bluetooth połączony tutaj bezprzewodowo smartfon. Możemy wtedy korzystać z niego bez odszukiwania go w kieszeni, wybierać numery, odsłuchiwać wiadomości. Takie funkcje są tu jak najbardziej dostępne. Oczywiście radio, czyli wszystkie stacje, które są aktualnie tutaj w moim regionie dostępne, będziemy sobie mogli odsłuchiwać. No i jesteśmy teraz w mediach, czyli mamy podłączony bezprzewodowo smartfon, bo tu tych źródeł możemy mieć więcej. Możemy mieć oczywiście za pomocą karty SD czy USB, czy właśnie Bluetooth, czy bezpośrednio z internetu, ale ważna jest jeszcze tutaj ta zakładka DVD, ponieważ kiedy włożymy do czytnika, który znajduje się w schowku, ja od razu może pokażę, tutaj mamy czytnik płyt DVD, CD, więc możemy sobie za pomocą płyty DVD oglądać jakiś film, bajkę, cokolwiek, więc to także no, wpływa na to, że ta jazda, szczególnie z dziećmi, będzie przyjemniejsza, gdy włączymy im ulubioną bajkę podczas jazdy. Dobrze, ale wejdźmy sobie w tego smartfona. Wybraliśmy zewnętrzny odtwarzacz muzyki, właśnie smartfona, i ja sobie tutaj pozwolę włączyć jakiś utwór. Wyśmienicie, zdecydowanie naprawdę ten samochód ma odpowiednie natężenie, jakość dźwięku jest rewelacyjna, także melomani nawet będą mieli tutaj odpowiedni odsłuch swoich ulubionych utworów, ale możemy również to sobie wszystko jeszcze tutaj poustawiać, czyli możemy ustawić wysokie tony, niskie tony, no i siłę tego subwoofera, czyli tych basów w tym samochodzie, które słychać rewelacyjnie, też możemy sobie oddzielnie ustawić, podkręcić, tak jak nam aktualnie pasuje. Wejdźmy jeszcze do menu. Tutaj może wejdziemy najpierw do samochodu. No i mamy tutaj ustawienia samochodu. Możemy sobie przestawiać tutaj, personalizować różne funkcje, jak oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ambiente, centralny zamek, blokada podczas jazdy. Tutaj mamy tyle. Dobrze, wejdźmy jeszcze sobie niżej do asysty kierowcy, gdzie będziemy mieli funkcje takie jak sygnalizacja prędkości, udogodnienia podczas parkowania i zobaczymy, co tutaj mamy, czyli głośność z przodu i tak dalej, i tak dalej. Poziom głośności rozrywki, możemy sobie przyciszyć radio w momencie parkowania i to będzie się działo wszystko z automatu według naszych ustawień. Audi Presence, dobrze, i tutaj to jest taki system, który w Audi jest wbudowany z tym radarem związany i ostrzega nas ten samochód przed jakimiś niebezpieczeństwami, które mogą nam nagle na drodze się pojawić. Funkcja też automatycznego hamowania przed przeszkodą jest tutaj naprawdę bezpiecznie w tym samochodzie. Mamy odczytywanie znaków drogowych, system Side Assist, który dba o nasze bezpieczeństwo wewnątrz samochodu. W niego wchodzą różne systemy. Możecie sobie poczytać w internecie, bo musiałbym tu godzinę o tym wszystkim opowiadać. Mamy także aktywnego asystenta pasa ruchu, czyli samochód nam sam w liniach się prowadzi. Mamy ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy, no i oczywiście czujnik deszczu też jest dostępny. Jeżeli chodzi o klimatyzację,
no to mamy tutaj do dyspozycji automatyczny obieg zamknięty, automatyczna nagrzewnica, czyli możemy tutaj sobie skorzystać bez webasta z tego systemu dogrzewania auta elektrycznego, jeżeli nie chcemy skorzystać z ogrzewania postojowego, w które te Audi też jest wyposażone. I tutaj w webasto możemy sobie ustawić nasze terminy, kiedy ma być ciepło w samochodzie, więc sobie ustawiamy jakikolwiek dzień, idziemy do pracy na godzinę 8, więc sobie tutaj ustawiamy, że od 7:30 ma nam się włączyć w poniedziałek, przykładowo webasto, wychodzimy do samochodu, we wnętrzu już jest ciepło, samochód jest odszroniony, nie ma skrobania szyb, bardzo przyjemna sprawa, tym bardziej teraz, kiedy mamy takie mrozy. Tutaj także możemy ustawić sobie przewietrzanie samochodu, nie tylko ogrzewanie, ale także mamy dostępne przewietrzanie i czas jeszcze sobie tutaj ustawimy na tym systemie naszego webasta. No i jesteśmy teraz w menu jeszcze naszego tutaj systemu do ustawienia preferencji jazdy, także możemy sobie wykorzystać kilka tutaj trybów w zależności od naszych potrzeb. Indywidualnie także możemy sobie przestawić te parametry, czyli tak jak to, o czym wcześniej wspominałem. Dobrze, w telefonie byliśmy, w nawigacji byliśmy, w mediach byliśmy, w radiu byliśmy. Dobrze, i teraz jeszcze sobie wejdziemy w ustawienia. No i tutaj także mamy oczywiście ustawiony język polski, system obsługi głosowej, jasność wyświetlacza, ustawienia fabryczne, aktualizacja systemu, no i takie po prostu inne rzeczy, ale wszystko najważniejsze, że jest po polsku i obsługuje tu się wszystko naprawdę niezwykle prosto, zresztą Audi po prostu słynie z tej intuicyjnej obsługi. Lusterko wsteczne jest fotochromatyczne, mamy także podświetlenia LED-owe do czytania i w ogóle wszystkie podświetlenia są w technologii LED. Kierownica jest oczywiście wielofunkcyjna, po prawej jej stronie mamy przycisk do obsługi głosowej, do podgłaszania, ściszania, do bezpośredniego włączania nawigacji. Po lewej stronie mamy dostęp do komputera pokładowego. Tutaj sobie możemy przestawiać to, co chcemy widzieć na wyświetlaczu w liczniku. Także też obsługa jest prosta, intuicyjna, nie będzie z tym żadnego problemu. Możemy nawet bezpośrednio sobie wchodzić do naszej książki telefonicznej z kierownicy. Dalej mamy manetkę do tempomatu z ustawianiem dystansu, bo jest to aktywny tempomat, więc przestawiamy tą manetkę, włączamy tempomat i sobie regulujemy prędkość do góry, na dół i ustawiamy tą prędkość za pomocą przycisku set, a tutaj odległość od poprzedzającego pojazdu. Dobrze, dalej mamy oczywiście włącznik świateł. Światła są w technologii full LED, w pełni automatyczne, czyli dzienne, automatyczne i później mijania i długie również automatycznie się zmieniają i gwarantują nam te światła najlepszą widoczność, bo one naprawdę pracują inteligentnie. Mamy światła deszczowe, regulacje natężenia oświetlenia wewnątrz samochodu. Oczywiście lusterka są regulowane elektrycznie, także są elektrycznie składane, to co teraz widzimy, także nam się tutaj pięknie one składają. No i tutaj z boku widzimy taki czerwony element, to są diody LED wbudowane, kiedy byśmy mieli w martwym punkcie jakiś pojazd, no to będzie nam tu ten system nas ostrzegał przed tym, że nie możemy aktualnie zmienić pasa ruchu, bo mogłoby dojść do kolizji. Dobrze, i teraz jeszcze pokażę drugą rzecz, że zawsze kiedy włączymy wsteczny bieg, nam się uruchomi kamera cofania, więc widzimy także z boku tutaj samochód z liniami z przodu i z tyłu, gdy będziemy wykonywać manewry cofania, te linie skręcają razem z samochodem, a te linie przy samochodzie pokazują nam, jaką odległość jeszcze mamy ewentualnie do przeszkody. Również podjeżdżając z przodu, oczywiście z przodu już nie ma kamery, ale będziemy za pomocą tych kreseczek widzieć, jak daleko jesteśmy od przeszkody. Ogrzewanie webasto możemy sobie ustawiać przy pomocy MMI, systemu multimedialnego, ale mamy do dyspozycji także specjalny pilot, oryginalny, fabryczny Audi, gdzie wszystkie ustawienia możemy wykonać z domu. Więc po włączeniu tego webasta możemy sobie regulować, tutaj ustawiać czas działania,
ale także możemy ustawiać terminy, w jaki dzień, o jakiej godzinie ma się nam to Webasto uruchomić, bądź możemy sobie zdecydować, że chcemy, żeby nam się włączyło w tym konkretnym momencie, tak jak w tej chwili, czyli po prostu z domu możemy tym Webastem sterować, z balkonu włączymy 30 minut przykładowo przed wyjściem do samochodu, no i wtedy wsiadamy już do ciepłego, rozgrzanego samochodu, więc ten pilot także Państwu się zdecydowanie przyda. Teraz, jak wiemy, kina są nieczynne, zamknięte, więc możemy wykorzystać Audi do tego, aby nasz ulubiony film obejrzeć sobie bez trudności. Trzęsienie ziemi lub dwa. Ale nigdy jeszcze tak dużego. Musi być naprawdę wściekły z jakiegoś powodu. Lub czyjegoś. Wina! Co? Chwila, moment! Ho, nie wypieraj się! Zachciało ci się...